Dobrze, jesteśmy już później. Widać, że na wylotku sekką nie tych pszczół. Generalnie to jest tak, że ul jest nowy, świeżutki. Czyli dzisiaj skończyłem, opaliłem. W środku również od razu włożyłem pszczoły. Nie powinno być tak, ale czegoś się nie robi. To jest nowy, fajny ul. Tutaj pewnie sprzątają po tym całym bałaganie. No, teraz spróbuję otworzyć. Te pszczoły, niestety przy takiej operacji musi się to zdarzyć. Dobra, tu widać, jak laseczki odkładam. Są te moje fajne snozy. Zsuniemy trochę. Zobaczymy, co tam się dzieje. Czerwo wsiadują. Nop. Będzie nerwowo. Pewnie są wkurzone jak nie wiem co. Zresztą są zawsze ściekłe. Zobaczymy, jak to wygląda. Czasem wsiadają. Mają dużo miejsca. Widać, jak to wyglądają. Widać. Luka są zasunięte i te ostatnie plastry wycofam. Teraz się znałem, czy nie dać im trochę czepki. Ale mi to mają, to bardzo nie muszą mieć. Siedzą. Pytanie. Przykładając, nie znalazłem matki. Zobaczyłem, jak było. Ale jest, powiedziałem jajeczka. Więc jest. Znaczy przynajmniej była w tamtym ulu. Tutaj zobaczę. Ciekawe, kiedy zacznę budować pierwszy plaster. Tutaj trochę więcej dołożyłem. Op, już dziewczyny już. Się trochę śpieszę. I one tam w moim bikłanie budują ładnie. Pod tymi plasami. Dobrze, już zamykam. O. Zmienimy zatwór. Jeszcze nie chodzi. Lekko, bo jest. A ul jeszcze co? Długi.